Przez lata znosiłam niewierność mojego męża, Michała. Nasze małżeństwo wydawało się idealne na zewnątrz, a on sam prezentował się jako troskliwy i oddany partner. Na początku naszej znajomości Michał był ujmujący i romantyczny. Zabierał mnie na romantyczne kolacje, obdarowywał pięknymi prezentami i wydawało się, że jestem jego jedyną miłością. Jednak w miarę upływu czasu zauważyłam pewne zmiany w jego zachowaniu. Stawał się bardziej zamknięty i zaczął spędzać więcej czasu poza domem. Często przychodził późno z pracy, twierdząc, że musi pracować nad ważnym projektem. Zaczęłam odczuwać coraz większe poczucie osamotnienia i zaniedbywania. Mimo to, próbowałam zachować nasze małżeństwo i dawałam mu kolejne szanse. Michał wydawał się nieobecny emocjonalnie i coraz częściej zdarzały się sytuacje, gdy znikał bez wyjaśnienia. Miał tajemnicze telefony, z których się wymigał, twierdząc, że to tylko sprawy biznesowe. Z czasem zaczął mieć coraz częstsze spotkania wieczorami, na które nie brał mnie ze sobą. To wtedy zaczęłam podejrzewać, że jest w związku z inną kobietą. Niezłomnie starałam się utrzymać nasze małżeństwo na właściwej ścieżce. Byłam gotowa na wielkie poświęcenia i liczyłam, że odzyskam jego miłość i uwagę. Ale każda kolejna zdrada, każde kolejne kłamstwo było dla mnie ciosem. Cierpiałam w samotności, nie mając odwagi konfrontować go z moimi podejrzeniami. Jednak pewnego dnia, gdy przypadkiem natknęłam się na niego rozmawiającego przez telefon, zrozumiałam, że nie mogę dłużej udawać, że nie widzę prawdy. Usłyszałam w jego głosie zmieszanie i słowa, które w pełni potwierdziły moje najgorsze obawy. Michał mówił do kobiety o imieniu Magdalena, wyznał jej miłość i obiecał, że opuści mnie dla niej. To był moment przełomowy, który otworzył mi oczy na całą skalę jego zdrady i kłamstw. Wiedziałam, że muszę zacząć walczyć o swoje własne szczęście i stanąć twarzą w twarz z prawdą, choćby to oznaczało koniec naszego małżeństwa. Od tej chwili przysięgłam sobie, że nie będę dłużej żyć w cieniu tajemnic i rozpocznę poszukiwanie prawdziwej miłości gdzieś poza tym toksycznym związkiem. Po tym bolesnym konfrontacji, kiedy odkryłam zdradę Michała, świat, który znałam, wywrócił się do góry nogami. Poczułam się kompletnie oszukana i zdradzona przez osobę, której zaufałam najbardziej. Moje marzenia o szczęśliwym małżeństwie zostały zmiażdżone, a w sercu pojawiła się głęboka rana. Codzienne życie stawało się coraz bardziej nieznośne. Chodziłam po domu jak po klatce, dusząc się w atmosferze kłamstw i oszustwa. Nie mogłam już dłużej żyć w toksycznym związku, który nie dawał mi niczego poza bólem i samotnością. Decyzja o opuszczeniu Michała była trudna, ale wiedziałam, że muszę zacząć od nowa, odnaleźć samej siebie i znaleźć prawdziwe szczęście. Postanowiłam zainwestować w swoją pasję sztukę jako sposób na leczenie i odbudowę. Znalezienie ukojenia w malarstwie stało się moim priorytetem. Wyszukałam na mapie lokalne studia artystyczne i szkoły, które oferowały różne kursy i warsztaty. Postanowiłam rozejrzeć się za miejscem, gdzie mogłabym rozwijać swoje umiejętności i znaleźć wsparcie wśród innych twórców. Naszła mnie myśl, że może potrzebuję zmiany otoczenia, aby móc naprawić swój łamany wnętrzny świat. Przeprowadziłam się do mniejszego miasta, gdzie atmosfera była bardziej sprzyjająca dla artystów i była większa szansa na poznanie nowych osób, które dzielą moją pasję. Nowe miasto było dla mnie jak tabula rasa, pusta karta, na której mogłam rozpocząć nowy rozdział swojego życia. Zadziwiające krajobrazy, zabytkowe uliczki i artystyczna atmosfera stworzyły inspirujące tło dla mojego rozwoju. W miarę jak zaczynałam odkrywać lokalne galerie i wystawy, zauważyłam, że są tu także inni artyści, których prace wzbudzały we mnie podziw i zachwyt. Byli to twórcy o różnych stylach i technikach, ale zawsze łączyła nas wspólna miłość do sztuki. Postanowiłam dołączyć do miejscowego stowarzyszenia artystycznego, które organizowało regularne spotkania, wystawy i warsztaty dla członków. To było moje pierwsze kroki na tej nowej ścieżce, gdzie miałam nadzieję znaleźć akceptację i zrozumienie wśród ludzi, którzy podzielali moje pasje i zmagania. To właśnie tam, na jednym z tych spotkań, miałam okazję poznać Jakuba. Jego obrazy emanowały energią i emocjami, które poruszały mnie na głębokim poziomie. Jego talent i oddanie sztuce wzbudziły we mnie podziw i respekt. Zaczęliśmy rozmawiać o sztuce, dzielić się swoimi doświadczeniami i inspiracjami.
Nasza chemia była nie do podważenia, a nasze wspólne rozmowy były pełne pasji i zrozumienia. Wraz z Jakubem zaczęliśmy spędzać więcej czasu razem, eksplorując różne techniki i eksperymentując z naszymi twórczymi pomysłami. Dzieliliśmy się nawzajem wiedzą i inspiracją, a nasza przyjaźń stawała się silniejsza z każdym dniem. Jakub był dla mnie nie tylko przyjacielem, ale również ważnym mentorem. Jego wiedza i doświadczenie wzbogaciły moje artystyczne umiejętności i otworzyły przed mną nowe możliwości. Jego wsparcie i motywacja napędzały mnie do dalszego rozwoju. W miarę jak odkrywaliśmy razem świat sztuki, poczułam, że nie jestem już sama. W Jakubie znalazłam nie tylko przyjaciela, ale także kompana w mojej artystycznej podróży. Jego obecność dawała mi siłę, aby stawić czoła przeciwnościom i przezwyciężyć wątpliwości, które czasami mnie ogarniały. To spotkanie z Jakubem oznaczało początek czegoś nowego i inspirującego w moim życiu. Był to znak, że nawet po najciemniejszych chwilach nadal istnieje nadzieja na odnalezienie miłości i spełnienia w najmniej oczekiwanym miejscu. Im bardziej czas spędzaliśmy razem, tym bardziej zaczynałam dostrzegać, że nasza relacja miała potencjał przekroczenia granic przyjaźni. Wzajemna sympatia przeradzała się w coś głębszego, a serce zaczęło bić mocniej przy jego obecności. Miałam mieszane uczucia, nie wiedząc, jak interpretować tę nowonarodzoną miłość. Byliśmy dla siebie wsparciem, zarówno w twórczych dążeniach, jak i w życiowych wyzwaniach. Jakub nie tylko podzielał moją pasję do sztuki, ale także był tam, gdy potrzebowałam ramienia do wypłakania się, kiedy ból po niewierności Michała był zbyt trudny do zniesienia. Nasza więź stawała się silniejsza, a ja czułam, że z każdym dniem zaczynam go widzieć w zupełnie nowym świetle. Jednak ciągle towarzyszyły mi wątpliwości i lęki. Czy jestem gotowa otworzyć się na nowe uczucie po tak traumatycznym doświadczeniu? Czy mogę zaufać ponownie? Pytania te targały mną i czasami trudno mi było zrozumieć, jak tak szybko mogłam odnaleźć miłość w najmniej oczekiwanym miejscu. Z każdym kolejnym spotkaniem i rozmową z Jakubem, moje serce stawało się coraz bardziej przekonane, że warto dać tej relacji szansę. W jego oczach dostrzegałam szczerość i troskę, które wskazywały na to, że również z jego strony rodzi się coś więcej niż tylko przyjaźń. Razem spędzaliśmy długie godziny na tworzeniu i rozmowach o życiu. Otwierałam mu się coraz bardziej, dzieląc się moimi najgłębszymi pragnieniami i obawami. Jakub słuchał mnie uważnie i zrozumieniem, co sprawiało, że czułam się ważna i ceniona. Nasza relacja była jednak delikatna, a obaj zdawaliśmy sobie sprawę z traumy, którą przeszłam w poprzednim małżeństwie. Decydowaliśmy się iść powoli, krok za krokiem, dając sobie czas na zrozumienie i odbudowanie zaufania. To było dla mnie ważne, aby wiedzieć, że nie zostanę ponownie zraniona. W miarę jak nasza więź stawała się coraz bardziej intymna, odkrywaliśmy również nowe obszary naszych osobowości i pasji. Razem eksplorowaliśmy różne style sztuki, udzielaliśmy sobie nawzajem inspiracji i krytycznej opinii. Nasza twórcza symbioza była nie do przecenienia, a nasza wspólna praca nad projektami przynosiła nam obu ogromną radość. W miarę jak czas upływał, zaczęłam coraz bardziej uwierzać, że miłość może odrodzić się w najmniej oczekiwanym momencie. Jakub był dla mnie nie tylko partnerem w sztuce, ale także w życiu. Nasze marzenia i cele zaczęły się przenikać, a nasze serca zaczęły bić w harmonii. Czułam, że znalazłam to, czego tak długo szukałam, bezwarunkową miłość i prawdziwe zrozumienie. Jakub dawał mi poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, a jednocześnie pozwalał mi zachować moją niezależność i indywidualność. Nawet w najtrudniejszych chwilach, kiedy przeszłość i strach odbijały się echem w mojej duszy, Jakub był tam, trzymając moją rękę i przypominając mi, że jestem silna. Wspólnie zdawaliśmy sobie sprawę, że to, co mieliśmy, było czymś wyjątkowym i warte walki. Pomimo tego, że wciąż odczuwałam smutek i żal związany z zdradą Michała, moje serce otwierało się na nowe możliwości. Było gotowe zaryzykować ponownie, ponieważ w Jakubie znalazłam miłość, której nie mogłam już dłużej ukrywać ani ignorować. Wraz z Jakubem odkrywałam, że miłość może wyrastać na nowo nawet w najmniej oczekiwanym miejscu. Z każdym dniem stawaliśmy się sobie bliżsi, pogłębiając naszą więź i kierując się ku przyszłości, która obiecywała nowe możliwości i pełnię szczęścia. Kiedy nasza miłość wzrastała w siłę, zdecydowaliśmy się na kolejny krok w naszej relacji.
postanowiliśmy podjąć wspólną decyzję o rozpoczęciu życia razem. Wiedzieliśmy, że nasza miłość była prawdziwa i autentyczna, a nasze przeszłości nie miały prawa zdefiniować naszej przyszłości. Razem znaleźliśmy piękny dom, który stał się naszą wspólną przystanią. Przekształciliśmy go w miejsce, w którym nasza sztuka mogła rozkwitać i w którym mogliśmy cieszyć się spokojem i harmonią. Wraz z Jakubem odkrywaliśmy nowe pomysły i eksperymentowaliśmy z różnymi technikami. Nasze prace artystyczne stopniowo zaczęły odzwierciedlać naszą wzajemną miłość i inspirację. W naszym codziennym życiu, przy każdym małym gest miłości i troski, zaczęłam dostrzegać, jak piękne może być prawdziwe partnerstwo. Jakub nie tylko wspierał mnie w moich artystycznych dążeniach, ale także był moim najlepszym przyjacielem i największym obrońcą. Czułam się bezpieczna i kochana, wiedząc, że mam u boku kogoś, kto jest gotów podtrzymać mnie w najtrudniejszych chwilach. Wraz z Jakubem odkrywaliśmy także radość i sens dzielenia się naszą sztuką ze światem. Zorganizowaliśmy wspólną wystawę, na której mogliśmy zaprezentować nasze prace publiczności. Było to dla nas nie tylko okazją do promowania naszej sztuki, ale także do dzielenia się naszą historią i inspiracją, które płynęły z naszej miłości. Mimo że nasza miłość była prawdziwa, nie było to łatwe przejście. Byliśmy świadomi, że przeszłość nie może być całkowicie wymazana. Wciąż były momenty, kiedy przeszłość wracała, a my musieliśmy się zmierzyć z naszymi własnymi lękami i niedowierzaniem. Jednak w tych trudnych momentach zawsze wracaliśmy do fundamentu naszej miłości, zaufania, szacunku i otwartości. Byliśmy gotowi nawzajem wspierać i przypominać sobie o tym, co zbudowaliśmy razem. To dawało nam siłę, aby przekraczać przeszkody i wierzyć w naszą przyszłość. Nasza miłość i pasja do sztuki nieustannie się rozwijały, otwierając przed nami nowe drzwi do kreatywności i spełnienia. Jakub i ja zdecydowaliśmy się na wspólne podjęcie artystycznej podróży, podróży, która pozwoliłaby nam odkrywać i zgłębiać nasze umiejętności artystyczne. Razem organizowaliśmy wystawy, udział w konkursach i warsztatach, nie tylko w naszym mieście, ale także w różnych częściach kraju. Zyskiwaliśmy coraz większą rozpoznawalność, a nasze prace były doceniane przez krytyków i publiczność. Przez lata, które znosiłam niewierność męża, odnalazłam miłość w najmniej oczekiwanym miejscu. Z Jakubem stworzyliśmy harmonijne partnerstwo, w którym wzajemnie się inspirujemy i wspieramy. Nasza sztuka stała się odbiciem naszego uczucia i wspólnych wartości. Choć przeszłość pozostawiła swoje blizny, nie pozwoliliśmy, aby definiowała naszą przyszłość. Zdecydowaliśmy się odkrywać świat sztuki, piękna i miłości, nieustannie rozwijając się jako artyści i jako ludzie. W świecie pełnym kolorów odkrywaliśmy nasze pasje, snuliśmy nowe historie i czerpaliśmy inspiracje z naszej wzajemnej miłości. Było to dla nas drogą ku spełnieniu i wolności, której tak bardzo pragnęliśmy. Przez lata znosiłam niewierność męża, ale znalazłam miłość i sens w najmniej oczekiwanym miejscu. Ta historia jest o odwadze, odbudowie i wierzeniu w nowe możliwości. Przez naszą sztukę i miłość zdołaliśmy przekroczyć przeszkody i stworzyć piękną przyszłość, której się nie spodziewaliśmy. Znalezienie prawdziwej miłości po tak trudnym doświadczeniu dało mi siłę i pewność, że warto walczyć o swoje szczęście. Przez lata znosiłam niewierność męża, ale odkryłam miłość i spełnienie u boku Jakuba. Nasza historia jest dowodem na to, że czasami największe cuda dzieją się w najmniej spodziewanych momentach.